Zadanie: Turysta A szedł ze schroniska w kierunku szczytu, natomiast turysta B schodził ze szczytu w kierunku schroniska. Oba szli tym samym szlakiem i tego samego dnia. Wykresy przedstawiają, na jakiej wysokości względem poziomu morza znajdowali się turyści w określonym czasie. Oceń prawdziwość podanych zdań, wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. Pierwsze zdanie. Turyści spotkali się na szlaku między godziną 13 a 14. Zaznaczmy może czas między godziną 13 a 14. Widzimy, że turysta A, który wchodził w kierunku szczytu, o godzinie 13 był na wysokości powyżej 1900, no i jego wysokość w kolejnych minutach rosła. Natomiast o godzinie 13 drugi turysta był na wysokości poniżej 1800 i jego wysokość malała. Zatem na pewno turyści nie spotkali się. Dlatego zaznaczamy odpowiedź fałsz. Teraz przeczytajmy drugie zdanie. Turyści spotkali się w miejscu położonym między 1700 a 200 metrem nad poziomem morza. Zaznaczmy może na dwóch wykresach właśnie poziom między 1700 a 2000 metrów nad poziomem morza. Widzimy, że pierwszy turysta o godzinie 12 był na wysokości właśnie dokładnie 1700 metrów. I kiedy czas płynął, pierwszy turysta zwiększył swoją wysokość, a drugi turysta. O godzinie 12, jak widzisz, był powyżej 2000 metrów, a następnie o godzinie 13 był już na wysokości poniżej 1800 metrów, więc około godziny 12.30 tych dwóch turystów spotkało się. Jeżeli połączyłbyś te punkty na jednym i drugim wykresie, a jednocześnie nałożyłbyś te dwa wykresy na siebie, tak żeby godziny również nałożyły się na siebie, czyli żeby godziny się zgadzały, to te dwa wykresy przecięłyby się właśnie gdzieś między 1700 a 200 metrem nad poziomem morza. Dlatego tutaj zaznaczymy prawdę.